Dzień dobry, drodzy widzowie. Nazywam się Przemek Jakubczyk, a witam na kanale OM System. Jestem tutaj ekspertem technicznym. Dzisiaj odwiedzamy naszego ambasadora, Marcina Dobasa, w takich jakże wakacyjnych i urlopowych okolicznościach. Może ja cię tak naprawdę, Marcinie, do końca przedstawię, bo nie wszyscy nasi widzowie może wiedzą. Fotograf National Geographic, ambasador OM System, LowPro, EIZO, Nissi, SanDisk, ratownik, GoPro, były strażak, przewodnik, zdobywca wielu nagród i wyróżnień fotograficznych. Czy ja coś pominąłem? Nie wykluczam. Bo jakby nie patrzeć, dość bogata historia. Jak się wygoogluje ciebie, to parę kart na Google poza tą pierwszą można odnaleźć. Z czego jesteś najbardziej dumny? No, chyba z GoPro. Znaczy, to jest taka chyba jedyna rzecz nie związana z fotografią tak mocno. Znaczy, ja cały czas podkreślam, że większość rzeczy, którą robię, to robię w związku z fotografią. Nauczyłem się nurkować, żeby fotografować, wyjeżdżam, żeby fotografować i w zasadzie wszystko się kręci dookoła fotografii. Natomiast no, GoPro jest taką całkowicie odmienną rzeczą, gdzie ta fotografia czasami się pojawia, jak jest na to czas i możliwość, ale tak naprawdę jest czymś zupełnie innym i no i to chyba takie. No jak się dobrze poszuka na twoich profilach social mediowych, to można znaleźć zdjęcia spod śmigłowca GoPro, więc... Można znaleźć ze śmigłowca, można znaleźć spod śmigłowca, ale no tak naprawdę pewnie na palcach jednej ręki można policzyć takie sytuacje, kiedy rzeczywiście koncentrowałem się na fotografii, bo na ogół jest to przy okazji jakichś szkoleń, po prostu jak jest czas i mniej. Znamy się od wielu lat. Dobrze wiem, że w systemie jesteś tak naprawdę od E1, E3, mniej więcej ten okres tak naprawdę, a ambasadorem wcześniej Olympusa, a teraz OM System jesteś od modelu EPL1. Coś się zmieniło od tego czasu? Modele aparatów. A sprzętowo? Jak postrzegasz te dobre 12-13 lat ewolucji bez lusterkowców tak naprawdę? No, bardzo duża zmiana. Znaczy, jak popatrzysz na, jak porównasz sobie EPL1 do ON1, no to są dwa zupełnie różne światy. Z jednej strony jest to po prostu rozwój bez lusterkowców, no, ale z drugiej strony jest to też po prostu postęp technologiczny. No, możliwości, które daje nam dzisiejsza fotografia cyfrowa w porównaniu do tego, co było EPL1, nie. 10, 12. Z drugiej strony u mnie w korytarzu wisi twoje zdjęcie z EPL1 z Himalajów, które było wydrukowane na rozkładówce National Geographic. No bo też jest tak i to jest coś, o czym trzeba pamiętać. Też jest tak, że oczywiście sprzęt jest coraz lepszy, oczywiście możliwości sprzętu są coraz lepsze, natomiast no, tak naprawdę zawsze się powinniśmy pochylić nad tym niezbędnym minimum, czy nad tym, co jest potrzebne. Czyli jeżeli chcesz wydrukować zdjęcie, nie wiem, 50x70 i ono będzie dobre z EPL1, no to będzie lepsze z EPL1 pod względem jakichś szczegółów, nie wiem, ilość detali, możliwość wykonania zdjęcia w takich, a nie innych okolicznościach, szybkostrzelność aparatu i tak dalej, ale tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że gdzieś jest to najsłabsze ogniwo, więc jeżeli na przykład mówimy o druku do magazynów, o druku do książek, to no to byle amatorski aparat tak naprawdę spełnia te wymagania, które musi spełnić. To jakby idziemy w stronę dużo większych możliwości niż tak naprawdę w przeważającej sytuacji są nam potrzebne. A wróćmy jeszcze do tych czasów, właśnie E3, E1. To jest czas galopującego rozwoju branży foto. Aparatów na rynku jest cała masa. Co cię urzekło, przesiadając się z świadka analogowego, wybrałeś ten konkretnie system? Co było taką decyzją? To była długi proces decyzyjny i to była taka trochę kalkulacja. Znaczy, w momencie, kiedy sięgałem po pierwszy aparat cyfrowy, to było w 2007 roku, jak wybierałem się na wyprawę do Polskiej Stacji Polarnej w Horsundzie, to przeglądając to, co jest na rynku, stwierdziłem, że zdecydowanie więcej, w tych samych pieniądzach, zdecydowanie większe możliwości oferują aparaty innych firm niż dwie, które wygrzebały sobie, czy ustawiły sobie pozycję w świecie analogowym. I to był pierwszy taki pomysł, że okej, dobrze, no to może warto jest coś nie z żółtego i nie z czerwonego, tylko coś innego, co jest dostępnego na rynku. No i tak naprawdę finalnie zostały mi do wyboru dwa aparaty. Jeden to było Konica Minolta Dynax D7D.
A drugie to było A1. A1 wygrał obiektywem, który był w zestawie na pewno, bo wtedy było 14-54. 23,5. Tak, bardzo dobry obiektyw. W związku z tym, stojąc przed wyborem, który z tych dwóch w moim zasięgu cenowym wtedy, no to padło na A1. No i już jak padło na A1, A1 pojechała od razu świeżo po zakupie, pojechała do na Spitsbergen na wyprawę do stacji. I zostało. Od tamtej pory tak naprawdę cały czas jest system. No, przybywa obiektywów, zmieniają się korpusy, ale jakby w żadnym momencie się na nim jakoś nie zawiodłem, więc póki się nie zawiodłem, to się go kurczowo trzymam. Dobrze nawiązałeś do tego Horsuntu, bo przez dobrych parę lat, jak przeglądało się twoje social media bądź inne miejsca, w których były pokazywane twoje zdjęcia, to było Nowa Zelandia, zimno, Nowa Zelandia. Ostatnio, jak się patrzy na twoje social media, to jest tak ciepło, bardziej ciepło, mniej ciepło. Czy to wiek, czy to już tak? Nie wiek, to nie starość, ja to robię z obrzydzeniem i cały czas powtarzam. Za dwa tygodnie chyba, mniej więcej, za dwa tygodnie jadę do Botswany. Znowu ciepło. Ciepło, niby zima, ale ciepło. Z drugiej strony ciepłe lato tutaj jednak jest cieplejsze niż ciepła zima tam. Natomiast są miejsca na świecie, które trzeba odwiedzić. No nie wszędzie jest tak fajnie jak w Arktyce pod względem termicznym. Więc są miejsca, które trzeba odwiedzić. Natomiast zdecydowanie wolę zimniejszy klimat. Co nie zmienia faktu, że cały czas odwiedzam rejony cieplejsze. Okej, a w takim razie w jaki sposób szukasz inspiracji na nową podróż i jak wybierasz miejsca? Co decyduje o tym, że to jest twoja nowa destynacja? Masz taką listę, bucket list, co trzeba odwiedzić jeszcze? Czy... No mam na pewno listę miejsc, które bym chciał zobaczyć w życiu. A jakie wybierasz? Jak inspirujesz się? Oglądając, czytając, przeglądając zdjęcia, czytając książki, trafiasz na miejsca, które gdzieś są poza takimi utartymi szlakami, mniej lub bardziej. Bo nie da się ukryć, że ja zdecydowanie wolę miejsca takie, które są jednak mniej turystyczne, mniej popularne. Znaczy, jeżeli miałbym do wyboru pojechać do Tajlandii albo pojechać na Spitsbergen, to wolę Spitsbergen, choć zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli spytamy społeczeństwo, no to większość będzie wolała ciepłą plażę w Tajlandii. Tajlandia może jest złym przykładem, bo mnie tam akurat jeszcze urzeka jedzenie, więc to może być dodatkowy powód, żeby tam pojechać. Ale generalnie są to miejsca, które na ogół są mało znane, mało interesujące dla większości ludzi. Natomiast z mojego punktu widzenia są interesujące i ciekawe, bo są mało zdeptane przez człowieka i bardzo ciekawe przyrodniczo. Więc tak naprawdę jak się pochylimy nad całą Arktyką, czy to amerykańską, czy kanadyjską, czy norweską, czy nawet rosyjską, no to miejsc takich, które bym tam chciał odwiedzić, jest bez liku. No oczywiście jest kwestia trudnej logistyki. Jeżeli mówimy o rosyjskiej Arktyce, no to obecnie z przyczyn wiadomych nie mam zbyt wielkiej ochoty, żeby się tam pojawiać. Natomiast to jest jeden sposób doboru, czyli takie miejsca takie trochę dziwne, trochę dzikie, trochę wymagające. Pewnego rodzaju kluczem do doboru jest też przyroda, jest też to, gdzie coś żyje, czyli no jeżeli chcesz sfotografować, nie wiem, lamparta śnieżnego albo żółwia morskiego, no to siłą rzeczy masz plamy na mapie, które wypada odwiedzić. Jedne są bardziej obiecujące, drugie są mniej obiecujące. No i to jest między innymi odpowiedź na pytanie na przykład, dlaczego Botswana? No bo Botswana, bo zwierzaki, bo takie, a nie inne, bo po prostu jest plan na to, żeby je odwiedzić. Natomiast tak naprawdę te inspiracje pojawiają się całe życie. Znaczy ja przeglądając Instagrama na przykład, jak trafiam na miejsce, które mnie zaciekawi, to od razu gdzieś tam sobie dodaję do ulubionych. Mam w notatniku mam też taki folder, gdzie jeżeli o czymś przeczytam, o jakimś miejscu, które bym chciał zobaczyć, to też sobie dodaję. Więc ta lista jest duża i oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest nie do zrealizowania w całym życiu, bo jednak jest ono za krótkie, a na liście przybywa. Lat, które zostało, ubywa, miejsc do odwiedzenia przybywa. A co jest na szczycie listy w takim razie aktualnie? Takie największe marzenie? Takie największe marzenie to na pewno jest Antarktyda. Znaczy, pobuszowanie w różnych rejonach Antarktydy, to na pewno. To jest tak odkładane, ja myślę, że dobre 20, może 30 lat jest tak odkładane na zasadzie spoko, przyjdzie na to czas. Bo tak naprawdę wybierając się właśnie na Spitsbergen na studiach w 2007 roku, to były takie moje dwa główne kierunki zainteresowania, czyli albo stacja na Antarktydzie, albo stacja w Arktyce. Padło na stację w Arktyce, z czego się w sumie cieszę, bo
No bo jednak więcej swobody tam jest pod kątem możliwości poruszania się i eksplorowania tego, co jest dookoła stacji. Natomiast no, ta Antarktyda cały czas gdzieś tam z tyłu głowy jest i na pewno bym chciał ją odwiedzić. No i mam nadzieję, że kiedyś to się zrealizuje. Prowadzisz wyjazdy fotograficzne, prowadzisz firmę, która prowadzi wyjazdy fotograficzne. Zabierasz... Razem z Bożeną. Tak, razem z Bożeną. Wy organizujecie wyjazdy w miejsca, gdzie tak naprawdę jest bardzo duże prawdopodobieństwo przywiezienia dobrego materiału. Ale żeby ten materiał jakby przygotować, żeby w ogóle wyjazd przygotować, to musisz jechać na research. Co było twoją największą porażką, taką fotograficzną, takim wyjazdem, który miał być super wyjazdem, a wyszło... Mnóstwo. Mnóstwo. Znaczy, jakby tak się głębiej zastanowić, to nie wiem, myślę, że co drugi wyjazd jest tak, że na coś się nastawiasz. Oczywiście mówimy o tych wyjazdach już nie z klientami, tylko tych twoich przygotowawczych. Rekonesansowych, tak. No bardzo, bardzo. Tego nie ma jeszcze, jeśli chodzi o wyjazd takim w charakterze tego, co jest oferowane w wyprawy foto, tego nie ma. Nie wiem, może będzie, może nie będzie, ale taką no, spektakularną dosyć porażką, no to był wyjazd, gdzie chciałem pod wodą fotografować był ptaki. I to był wyjazd, który, znaczy to była seria wyjazdów w różne miejsca, gdzie za każdym razem coś nie wychodziło, bo a to nie taka przejrzystość, a bo ptaki nie chciały być blisko i tak dalej, więc ja sobie dziubałem w różnych miejscach, sprawdzając gdzie co można, jak można, rozmawiałem z ludźmi, którzy gdzieś tam w tych rejonach czy pływają, czy nurkują, czy fotografują. Natomiast no spektakularna historia o tym, jak nurkując pod wodą i fotografując głupie ptaki, które ze wszystkich stron dookoła mnie wchodziły pod wodę, ja im robiłem zdjęcia seryjne. Tylko przed wejściem do wody i zamknięciem aparatu w obudowie podwodnej miałem cichą migawkę, ale zdjęcia pojedyncze. W związku z tym byłem przekonany, że jak naciskam spust i go trzymam przez sekundę, dwie, trzy, to idzie kilkadziesiąt czy kilkaset zdjęć, natomiast było jedno. Co trochę mnie zdziwiło, jak wyszedłem na pokład, otworzyłem, patrzę, zrobiłem tylko 76 zdjęć, a nie, pewnie reszta jest na drugiej karcie. Druga karta pusta. Tak więc porażek jest dużo, zarówno pod kątem tego, że zwierzęta nie chcą współpracować, jak i pod kątem tego, że człowiek to cały czas gdzieś daje ciała. Wyjazd na Gubtaki to chyba jeden z tych wyjazdów, po którym można było znaleźć na twoim Instagramie sławne zdjęcie w kaloszach przed butikiem bardzo drogiej marki z reklamówką. To był jeden z tych wyjazdów. To nie był ten, na którym zrobiłem podwodne zdjęcia, ale to był jeden z tych wyjazdów trzymiarkowych właśnie, żeby spróbować coś zrobić podwodne zdjęcie. Tak, zdjęcie w kaloszach z reklamówką po wylądowaniu. Zgubionym bagażem. Ja się skusiłem na propozycję linii lotniczych z powodu overbookingu, więc wylądowałem nie na tym lotnisku, co było planowane, no ale okazało się, że wylądowałem bez bagażu. W lekko rześkiej Szkocji, w sandałach i na krótki rękawek. Na szczęście z plecakiem foto, w którym miałem prawie wszystko. Znaczy byłem samowystarczalny pod kątem fotograficznym i tego się trzymam. Znaczy za każdym razem gdzieś lecąc, ja mogę nie mieć szczoteczki do zębów, ja mogę nie mieć majtek, ale aparat, ładowarkę, obiektywy jak najbardziej muszę mieć. No ale oczywiście część sprzętu była w bagażu głównym, podwodna część sprzętu była w bagażu głównym, statywy były w bagażu głównym. No tak, to ten wie. Masz tutaj ze sobą OM1 G40-150. Zmieńmy teraz na sekundkę temat na sprzętowy. Zadam ci pytanie, które pada najczęściej w polskim internecie, jeżeli chodzi o nasz system, wśród użytkowników naszych aparatów. 12-100 czy 4-12-40 plus 40-150? Zależy do czego. Zależy do czego. Prawdę powiedziawszy, od momentu jak mam 12-100, 12-40 jest obiektywem dość rzadko przeze mnie używanym w tej chwili. Znaczy rzeczywiście jak popatrzę, to on sobie leży w szafie większość czasu. Zależy do czego. Jakby no, są wady i zalety. 12-100 jest uniwersalnym obiektywem, troszkę ciemniejszym, ale za to z fajną stabilizacją. Natomiast daje możliwość zrobienia bardzo szerokiego zakresu zdjęć, poczynając od ujęć w miarę szerokokątnych po niewielkie zbliżenia. Zestaw 12-40-40-150 daje na pewno przewagę w jasności, daje troszkę przewagę w jakości obrazka, ale z drugiej strony są to dwa obiektywy, no i pojawia się jakiś problem z tym, że trzeba te obiektywy zmieniać albo mieć dwa korpusy, więc tak naprawdę zależy do czego. Ja używam i takiej konfiguracji, aczkolwiek 12, tak jak mówiłem, 12-40 już może używam rzadziej, raczej biorę sobie szerszy kąt 40-150.
Natomiast jeżeli musisz być spakowany na lekko, nie możesz pozwolić sobie na to, żeby wymieniać obiektywy, chcesz wziąć jeden aparat z jednym obiektywem, no to 12 100. Dobrze, a powiedz mi, no bo tak jak sam zauważyłeś, zależy od czego pakujemy inaczej torbę. Zawsze oczywiście jest aparat w niej, ale jakie szkła i jakie akcesoria zawsze muszą być w twojej torbie, niezależnie od typu wyjazdu. Jeżeli jedziesz robić zdjęcia, oczywiście pomijamy takie rzeczy jak karty pamięci, no, o których też warto pamiętać, bo zdarzyło się pojechać bez, ale co powinno tam być? Znaczy mówimy o akcesoriach dodatkowych, czy mówimy o akcesoriach z systemu? Akcesoriach dodatkowych, akcesoriach systemu ogólnie, plus szkła, które zawsze będą w twojej torbie. No i tu jest uniwersalna odpowiedź, którą ja uwielbiam, ona się sprawdza do każdego pytania, to zależy. I to rzeczywiście zależy. Znaczy, w tej torbie znajdują się różne rzeczy w zależności od wyjazdu. No bo możesz wyobrazić sobie, że jedziesz fotografować dziką przyrodę i na przykład miejsce jest na tyle mało atrakcyjne, albo nie masz ochoty robić tam zdjęć krajobrazowych, wystarczy ci obiekty 150-400 na przykład, albo 40-150. Możesz wyobrazić sobie to, że jedziesz w miejsce, gdzie głównie będziesz koncentrował się na krajobrazie i wtedy weźmiesz szerokokątny obiekt. W związku z tym konfiguracja obiektywów ściśle zależy od tego, co fotografujesz. Staram się, aczkolwiek to też zależy, jeżeli wyjazd jest taki lightowy, nie wiem, rodzinny, wakacyjny, no to jadę z jednym korpusem. Natomiast jeżeli jadę fotografować tak bardziej zawodowo, no to dwa korpusy to jest coś, co w tej torbie musi się znaleźć z wielu powodów. Znaczy po pierwsze łatwość pracy. Na jednym jest szeroki obiektyw, szerokokątny, na drugim jest długoogniskowy, można sobie zmieniać te obiektywy. Fotografujesz zwierzaka, a nagle coś się dzieje koło ciebie. Nie zmieniasz obiektywu, tylko zmieniasz sobie aparat razem z obiektywem. Drugi jest taki, że jeżeli coś nawali, coś przestanie działać z jakiejś przyczyny, no to zawsze masz drugi korpus, którym możesz skończyć robotę, więc dwa korpusy jak najbardziej. Filtry. Znowu zależy od czego, co i jak. Jeżeli nastawiam się na krajobrazy, to na pewno holder do filtrów połówkowych i filtry połówkowe. Polaryzacyjny filtr. Więc filtry na pewno w tej torbie się znajdują. Znajdują się różnego rodzaju rzeczy związane z backupem. Może to być laptop, na który zgrywam, może to być zewnętrzny dysk. Na pewno znajduje się zapas kart pamięci. Statys, który też jest w plecaku, żeby móc sobie jakoś tam poradzić. Aczkolwiek znowu, patrząc na swoją fotografię z perspektywy lat, czy obserwując ostatnie lata, statyw jest akcesorium, które używam zdecydowanie coraz mniej. Znaczy, tak jak kiedyś, nie wiem, zdjęcia przyrodnicze, zdjęcia krajobrazowe, to były zdjęcia ze statywu, to teraz jakby zaufanie do stabilizacji mam na tyle duże, że rzeczywiście po statyw sięgam dużo rzadziej. Znaczy, sięgam do długich zdjęć, do być może do HDR-ów, do jakichś tam zdjęć nocnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy takiej normalnej, codziennej fotografii ten statyw gdzieś tam rzeczywiście jest mniej brany. Może to wiek, może lenistwo, może przyzwyczajenie właśnie do stabilizacji. Znajdzie się jakiś powerbank, który nigdy nie zaszkodzi, żeby był. Co tam jeszcze w tej torbie, tak jak sobie pomyślę? Różnego rodzaju... Ja mam taki zestaw, który w zasadzie cały czas jest w torbie, czyli są różnego rodzaju duperelki przy nasie, typu kabelki, huby USB, żeby można było sobie podłączyć telefon, na przykład i dysk, i potraktować telefon jako zamiast komputera, żeby sobie zgrać, jeżeli jadę na wyjazd, nie mam komputera. A gdybyś chciał puścić wodze fantazji i stworzyć w głowie wymarzone szkło, które chciałbyś mieć zawsze ze sobą, to jakie to by było szkło? To zależy. No, można jakby... 150-400 możemy mówić, że jest takim wymarzonym szkłem. Znaczy to jest obiektyw, któremu nic nie brakuje. No ale brakuje, jeżeli chcesz właśnie zrobić zdjęcia szerokim kątem. A ja lubię robić zdjęcia szerokokątnym obiektywem. Lubię robić też zdjęcia przyrodnicze szerokokątnym obiektywem, jeżeli jest taka możliwość. Jakby zdaję sobie sprawę z ograniczeń fizyki, więc zdaję sobie sprawę. No bo idealnie by było powiedzieć 7400 i 2800 i bylibyśmy to bardzo do głowy. Natomiast... No myślę, że plecak byłby duży. Ja myślę, że byłoby ciężko zrobić taki obiektyw, żeby on się do czegoś nadawał, o ile w ogóle by się dało zrobić taki obiektyw, który był 7400-28. No jeśli chodzi o wymarzony, no jakby fotografia jest pewnego rodzaju sztuką kompromisu. My zawsze wybieramy między czymś a czymś. Coś zyskujemy, coś tracimy. To zyskujesz krótsze czasy ekspozycji,
ale kosztem na przykład szumu, bo zwiększasz czułość, tak? Zyskujesz, nie wiem, dłuższą ogniskową, ale kosztem jasności albo kosztem wagi. Więc tak samo jest w obiektywach. No myślę, że nie ma co liczyć na jeden wymarzony, jakby idealny, fantastyczny obiektyw, który załatwia robotę. Trochę mi brakuje czegoś, co było w E-systemie, a czego nie ma w Micro 4 trzecie, czyli brakuje mi szkła takiego w rodzaju 50-200. Mhm. Niby 40-150 jest tym, co odpowiada, ale jednak te 50 mm... Jak podepniesz konwerterek? Jak podepniesz konwerterek, tak. No ale mimo wszystko jakby fajnie by było, gdyby ten 40-150 miał troszkę rozszerzony zakres. Z konwerterkiem 1.4? Tak, i to jest konwerter, który, no właśnie, rzeczy, które są w torbie. Konwerter 1.4 w torbie też się znajduje. Po dwa sięgam rzadko, 1.4 tak i chętnie go podpinam właśnie albo do 40-150, albo do 300. Porozmawialiśmy trochę o hardware'ze, to teraz porozmawiamy trochę o software'ze. OM1 znana jest z tego, że jest aparatem naszpikowanym gigantyczną ilością funkcji z fotografii obliczeniowej. Która jest dla ciebie najbardziej przydatna i jest twoją najbardziej ulubioną? To zależy. To są trudne pytania. To zależy, co w danym momencie chcę fotografować. Jest dużo rzeczy, za które ja bardzo lubię ten system. No, tak naprawdę nad którą funkcją się nie pochylę, to mógłbym o niej coś mówić. No, jeżeli mówimy o inteligentnym autofokusie, wykrywaniu ptaków na przykład, wykrywaniu zwierząt. Rzecz, która bardzo ułatwia przy takiej szybkiej, dynamicznej fotografii. Różnego rodzaju dodatki typu chociażby tryb wysokiej rozdzielczości. Mhm. Mając do dyspozycji matrycę o danej liczbie megapikseli, jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie, które ma tych megapikseli dużo więcej, co czasem się przydaje. No tak naprawdę można by było powiedzieć, że przydaje się zawsze, no bo mamy więcej megapikseli, zawsze coś można wykrąć, zwiększamy spiętość tonalna, no ale no znowu pytanie, wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, że gdzieś jest ten próg, w którym przekraczamy i już tak naprawdę jesteśmy w domu, więc jakby nie sięgam po zdjęcia wysokiej rozdzielczości przy każdym statycznej fotografii, no ale są takie sceny, kiedy mówię, dobrze, tu sobie zrobię high-resilka, może z tego będzie duży wydruk, a zawsze więcej zysk. Świetną funkcją jest Live Composite, czyli to malowanie jaśniejszych pikseli względem tego, co było sfotografowane na tym pierwotnym zdjęciu. No świetną do fotografii troszkę może wysublimowanej i nie na co dzień, no ale do fotografii, nie wiem, świetlików, wzorzy polarnych, błyskawic, do malowania światłem. Do doświetlenia sobie czegoś w krajobrazie, nawet jeżeli nie masz lampy błyskowej, to możesz sobie poradzić w ten sposób, że zrobisz live compa i gdzieś tam sobie czołówką przyświecisz wydane fragmenty, żeby wyciągnąć trochę szczegółów z cienia. No jakby tych funkcji jest dużo, jeżeli mówimy o oprogramowanie i to są funkcje, które rzeczywiście ułatwiają robotę. No, ProCapture to się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Rewelacyjna rzecz, ale znowu do jakiegoś wąskiego grona. Tak więc jakby znowu patrząc na ten aparat, nie jest tak, że powiedziałbym, że jest jedna funkcja, która jest super fajna i w ogóle ona jest najlepsza, tylko w tym aparacie jest dużo różnych funkcji, które wydają się z pozoru przeznaczone dla wąskiej grupy specjalistów, czy wąskiej grupy potrzeb, ale tak naprawdę fotografując tym aparatem, albo masz potrzebę skorzystać z tej funkcji, albo z tej funkcji, albo z tej funkcji, no bo też nikt na co dzień nie fotografuje ProCapture, ale jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że wiesz, że możesz zrobić zdjęcie w trybie ProCapture i czegoś nie stracić, albo zrobić bardzo szybką, bardzo szybką serią, no to wtedy okazuje się, że to jest rzeczywiście rewelacyjna rzecz. Nie? Ostatnim tematem, jakim chciałem poruszyć, jest twój workflow i obróbka. Edukujesz też ludzi z korzystania z Lightrooma i z pakietu Adobe. Masz swoje kursy online, w których pokazujesz jakby swój workflow. Ale powiedz, ile realnie czasu zajmuje ci od momentu przywiezienia materiału z wyprawy do momentu, w którym możesz pokazać światu gotowe zdjęcie? Backup, obróbka, przygotowanie. Najsłabszym ogniwem i największą dziurą jest moment między zgraniem zdjęć z karty na dyski, a tą chwilą, kiedy siadam do tych zdjęć, żeby je przebrać albo żeby je wywołać. I tutaj ta dziura może być duża, może być mała. Znaczy myślę, że bez problemu jestem w stanie znaleźć zdjęcia sprzed dekady, które gdzieś tam są i czekają na to, żeby do nich usiąść. No ale pomijmy to, no bo to jest jakby rzecz całkowicie niezależna. Druga rzecz, która zajmuje dużo czasu, ale staram się z tym walczyć i staram się to
zmieniać, zarówno jeśli chodzi o workflow, jak i jeśli chodzi o znowu rzecz, która się pojawiła w aparacie i która jest świetna, czyli selekcję. Mówię, że staram się zmieniać, dlatego że ja pamiętam czasy, kiedy miałem zdjęcia seryjne i miałem serię, nie wiem, 25 zdjęć. I ja nad tymi 25 zdjęciami byłem w stanie siedzieć cały dzień, zastanawiając się, które z tych 25 jest najlepsze. I ja jakby zawsze odrzuciłem sobie ileś, zostało mi 10, potem odrzuciłem sobie ileś, zostało mi 5, zostały 3. No i siedzisz 15 minut i się zastanawiasz, czy lepiej jest, jak tutaj ta główka jest troszkę tak, czy troszkę tak. Więc dotarło już do mnie, że to nie ma znaczenia. Znaczy, szczególnie przy tym, co poradzę. Szczególnie przy tak szybkich zdjęciach i szczególnie dla kogoś, kto widzi jedno zdjęcie z serii. Znaczy oczywiście no, są zdjęcia udane i nieudane, albo są zdjęcia, gdzie masz zamknięte oko, albo otwarte oko. Ale poświęcałem mnóstwo czasu na to, żeby rozstrzygnąć, które zdjęcie różniące się niuansami jest lepsze i dlaczego. Natomiast tak naprawdę z punktu widzenia osoby, której podajesz jedno zdjęcie, nie ma znaczenia, czy tam były trzy wcześniej i zrobiono ułamek sekundy inaczej, wcześniej czy później. Więc to w jakiś sposób przyspiesza pracę. Przyspiesza też selekcję gwiazdkowania w korpusie. I to jest coś, co jest no, stosunkowo niedawno, bo to jest chyba pierwszy korpus, który daje takie... Można było gwiazdkować wcześniej, ale nie integrowało się. Nie integrowało się z Lightroom. Można było oznaczać. Tak, można było oznaczać. No ja oczywiście wcześniej robiłem coś takiego, że tam sobie właśnie oznaczałem zdjęcia. Nawet był taki moment, że oznaczałem sobie zdjęcia kluczykiem, czyli jakby blokowałem zapis, no ale to znowu jest potem upierdliwe, no bo zgrywasz zdjęcia na dyski, one są zablokowane do edycji. Ale no teraz w jedynce jest tak, że można gwiazdkować od 1 do 5 po zaimportowaniu zdjęć do Lightrooma, jakby te gwiazdki widać, w związku z tym od razu w Lightroomie można je przefiltrować. I jeżeli mamy pewnego rodzaju konsekwencje i pewnego rodzaju systematykę pracy, że na przykład na wieczorem siadam, przeglądam sobie zdjęcia w aparacie i wybieram te, które nie są najlepsze. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to są zdjęcia oglądane na małym monitorku i tak je trzeba obejrzeć na dużym, w związku z tym tak naprawdę gwiazdkuje zdjęcia, które mają potencjał. Mhm. Ono się może potem okazać, nie wiem, nieostry, poruszony, na dużym ekranie, ale generalnie zdjęcia, które mają potencjał. I ja też trochę idę na skróty, czyli no chyba, że jest coś naprawdę super, ale generalnie gwiazdkuje trójką, czyli gwiazdkuje jakby środkową pozycją. I później w Lightroomie sobie je już zmieniał. Ta ma mniej, ta ma więcej, ta ma super. No chyba, że wiesz od razu, że zrobiłeś zdjęcie życia, no to gwiazdkujesz 5 gwiazd. Więc następnym etapem jest selekcja, która no... W momencie, jeżeli o to wszystko zadbamy, zaczyna iść szybko. Mhm. No bo to jest następne. Spośród tych, które są wybrane, wybierasz te, które są najlepsze. I przechodząc do wywoływania, ja tu staram się ograniczać moją pracę tak naprawdę do minimum pod kątem czasu i energii, które muszę w to włożyć. Oczywiście można sobie zdjęcie otworzyć, podzielić je na kilkanaście warstw, oddzielić, nie wiem, niebo, półcienie, jasne partie i tak dalej. I teraz możesz napisać w pewnym programie, co ma ci zrobić i on ci dorobi to. Możesz napisać w pewnym programie, no możesz w wersji beta, też już możesz tak. W Photoshopie sobie dopisać, aczkolwiek, no ale po co? Więc jakby ta obróbka ma być jak najszybsza i jak najprostsza. Mhm. Znaczy, ja korzystam z presetów, które sobie sam zrobiłem. Tak naprawdę mam dwa presety. Obydwa się nazywają Velvia. Ku czci fantastycznego diapozytywu. No to wygląda w ten sposób, że po prostu wrzucam ten preset na zdjęcie i potem jeszcze oczywiście sprawdzam, patrzę, mówię, oj, nie, ten preset tu się nie nada, albo nada się, albo tu trzeba jaśniej, tu trzeba coś, tu trzeba ciemniej, tu trzeba coś zmienić. Ale staram się, żeby ta obróbka była szybka. Bardzo byłem zachwycony w momencie, jak pojawił się u mnie loop deck, dlatego że ta praca po prostu poszła błyskiem. Siedząc przy loop decku i obrabiając zdjęcia, no już po jednym czy dwóch dni wiesz, co masz pod którym palcem, gdzie co nacisnąć, którym pokrętłem pokręcić, następne, ciach, następne, guzik od presetu, poprawki, następne, guzik od presetu, poprawki, następne, więc to idzie bardzo szybko. No i tyle, i później eksport. I to jest taka szybka ścieżka, no bo eksport, no to mówimy o pokazaniu w internecie. Natomiast sprawa się troszkę komplikuje w momencie, jeżeli jest szykowanie do druku, no bo tu się zaczyna zabawa, jaka maszyna, jaki papier, gdzie to będzie drukowane, jaka rozdzielczość i tak dalej, więc przygotowanie do druku to jest jakby taki osobny element, znaczy już mając wybrane zdjęcia i tak naprawdę przygotowuję je od nowa z RAW-a pod kątem wydruku. I czemu to znaleźć w internecie?
Jeżeli by chciał gdzieś pojechać, to jest biuro podróży DPW Foto, biuro.dpwfoto.pl i tam pojawiają się jakieś tam wyjazdy albo są my, które są w ofercie. Więc to są wyjazdy fotograficzne dla fotografów, robione przez fotografów, prowadzone przez Łukasza Bożyckiego, prowadzone przeze mnie, prowadzone przez Marcina Jankowskiego. Mamy była pandemia. Nie wiem, teraz. O pandemii. Wojtek Fonciński też Tonga, więc jakby są fotografowie, którzy to prowadzą, starają się pomóc, powiedzieć, co można zrobić inaczej, co można zrobić lepiej, albo starają się nie przeszkadzać, bo też są takie osoby, które chcą po prostu pojechać w fajne miejsce i mieć możliwość zrobienia zdjęć. Więc wyprawy foto to jest bez dnia wyjazdu. Jeśli chodzi o mnie, to no Instagram jest takim miejscem, w którym chyba z największą przyjemnością teraz publikuję. Znaczy to jest tak, że jak mam ochotę gdzieś wrzucić zdjęcie, to po prostu wrzucam na Instagram. Trzeba pisać Marcin Topas i się znajdzie. Facebook jest też, jak się klisze Marcin Topas, to wyskoczy, ale Dobas Art. Facebook.com Dobas Art i tam jest fanpage, który jest moim ciałami. No ale skromna jest strona, bo na Facebooku jest Marcin Dobas Foto. Na Facebooku jest Marcin Dobas Fotowyprawy, tak, ale jakby po ukośniku jest dobas.art, tak samo jak strona internetowa, ale Marcin Dobas Fotowyprawy jest... Na stronie są też informacje o twoich kursach online, prawda, i tak, blog. Tak, jest blog, jest przekierowanie ze strony do blogu i informacja o kursach jest na stronie i tak samo jest na wyprawy foto, bo to stworzyliśmy coś, co się nazywa Akademia Wyprawy Foto, nazywa się u mnie, ale... Są trzy kursy online tam, bo no, jakby wcześniej były kursy, no są kursy indywidualne, aczkolwiek ja nie mam za dużo czasu na to, żeby indywidualnie takie kursy robić, więc wpadło na kursy online, które okazało się w moim odczuciu bardzo fajną rzeczą. Super, merci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też nie będę ci przeszkadzał w tym wakacyjnych okolicznościach. Nie przeszkadzam w ogóle. Wam, proszę widzom, też bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś nie zna Marcina, to zdecydowanie polecam przejrzeć jego social media, bo tam masa cudownych inspiracji i super zdjęć. No i zapraszam do oglądania kolejnych naszych rozmów na kanale OM System Cameras. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.